FIFA 17. Ostatnia gra FIFA, która nie sprawiała, że chciałeś wyrzucić konsolę przez okno. Gdy widziałeś zawieszające się menu. Pamiętacie to legendarne defensywne trio Butland w bramce, Smalling i Bailey w obronie? Albo te weekendowe maratony po 40 spotkań? To była prawdziwa próba wytrzymałości, gdzie pady latały po ścianach, podłoga zastanawiała się, czy dożyje dnia następnego, a telewizory... Cóż, telewizory miały dosyć ciężko. Teraz, w 2024, FIFA 17 to już klasyk. Prawie jak winylowe płyty dla naszych rodziców. 7 lat minęło, a ja nadal nie mogę się nadziwić. To jak odkrycie, że twoje ulubione gumy turbo są teraz sprzedawane jako vintage. I co gorsza, wielu z was, młodych wilków FIFA, może nawet nie pamiętać, jak to jest grać w dobrą wersję FIFA. Od czasów 17 każda kolejna edycja przynosiła więcej błędów i bugów. No bo jak to wygląda w 2024 roku? No cóż, menu gry działa gorzej niż internet w latach 90, a zawodnicy na kartach postanawiają z nich często FIFA 17 to była gra, która naprawdę miała to coś. Bo później taka 18, no cóż, była jak to takie średnie dziecko w rodzinie FIFA. Po prostu istniała, nie wyróżniała się niczym nadzwyczajnym. Ale 17 to prawdziwy złoty strzał w dziesiątkę. Złota era, czy jak to tam inaczej nazwać. Od zawartości w grze, przez tryby, rozgrywkę, aż po scenę e-sportową. Tak, istniała naprawdę dobra scena e-sportowa, gdzie ludzie chcieli oglądać właściwą grę, a nie tylko spamować nagrody na czacie. Ale może to tylko moje sentymentalne gadanie, może to ja mam jakąś dziwną obsesję na punkcie 17. No to zacznijmy od detali. Na pierwszy ogień idzie okładka. Tak, nie przesłyszeliście się. Po latach patrzenia na Messiego w końcu ktoś inny zawitał na okładce i to nie byle kto, ale piłkarz, którego nikt się nie spodziewał. Nie będę jednak rozwodził się nad okładką, ale przyznajcie, to było coś świeżego, bo Messi widniał na niej od FIFA 13. A teraz menu. Ach, to menu FIFA 17 to było coś więcej niż zwykła lista opcji. To była atmosfera, piękny stadion, chmury, ten ciepły, żółciutki kolor, który o 3 w nocy padał mi na mordę, imitując słońce. No to było po prostu jak zbawienie dla nocnych graczy. Można było siedzieć i napierdzielać do świtu. Nie to co w na przykład 24, która ma dosyć to menu takie ciemne, przygnębiające. No jak dostaniesz solidne lanie od bota i chcesz sobie na przykład przejść na arenę treningową, to nie przychodzisz tam z nadzieją, wiarą, chęcią nauki nowych skilli, tylko jeszcze bardziej jesteś pogrążony w rozpaczy. To znaczy, nikt tak by nigdy nie zrobił. Ja preferuję Alt F4 albo wyrzucenie monitora przez okno. Ścieżka dźwiękowa w FIFA 17 to było jak słuchanie Jangleosi o 4 nad ranem na niesamowitej imprezie. Nie będę przesadzał, mówiąc, że to najlepsza ścieżka dźwiękowa wszechczasów, to miano chyba zarezerwowane jest dla FIFA 14 albo 15, ale hej, 17 też miała swoje perełki. To były hity, które sprawiały, że nawet przegrywając, nogi same chciały tańczyć. Kosmetyczne rzeczy, które potrafiły cieszyć, ale teraz przejdźmy do prawdziwych, solidnych zmian. I na początek TF Ultimate Team. Nie ma co ukrywać, że 17 to była gra pełna innowacji. Pierwszy rok Food Champions, pierwszy rok dynamicznych kart, pierwszy rok animacji wyjścia zza kart, nazywanych walkoutami. Nawet drugi rok Food Draft mógł się czuć jak świeże bułeczki w piekarni. Jej zrobił wtedy ogromny skok innowacyjności. Coś, co dzisiaj zdarza się, nie ukrywajmy, tak rzadko jak znalezienie sensownego komentarza pod moimi filmami. Oczywiście żartuję, widzowie. I co najlepsze, te nowości nie były tylko dla pokazania. Były dobrze wdrożone i co najważniejsze, dostarczały nam masę rozgrywki. Bo mogliśmy sobie pykać, a to w drafcika, jakieś SBC strzelić, no albo nie wiem, na przykład przypocić się na dwóch kontach, zagrać po 40 spotkań w lidze weekendowej. Nie no, ale tak serio, pomimo że według mnie te 40 spotkań to przesada, to i tak rypałem do 4 nad ranem w poniedziałek, a potem o 7 na matmie starałem się wkręcić babce, że nie mogłem spać, bo sąsiad gonił jakiegoś typa z maczetą na osiedlu. W sumie głupia wymówka, bo to normalny dzień w Krakowie, więc nie dziwię się, że to nie przeszło. Ale wracając, to po kolei. SBC, wyzwania budowania składu. Niech pierwszy z was rzuci kamieniem, ten co nie zakładał muldziaków i farmił hajs na tych początkowych wyzwaniach. Do teraz pamiętam, jak w sobotę, naparzając tylko te SBC, wyfarmiłem skład za ponad bańkę monet. I tak, wiem co powiecie, nieuczciwe, ale i tak potem dostawałem po mordzie w 10 lidze, więc przynajmniej nacieszyłem oczy jakimiś walkoutami. Ogólnie SBC w FIFA 17 były świeższe niż bułeczki z piekarni i każdy miał na nie zajawkę. Pamiętacie te czwartkowe ważne mecze o 19? To była prawdziwa fifowa uczta, a raczej batalia. Jak ktoś handlował monetami, to tylko zacierał sobie rączki, żeby już ta godzina wybiła i zadupcał na listę transferową wykupić zawodników z drużyn, które były tam potrzebne. No coś pięknego. Ale czy pamiętacie, co z budżetowymi graczami? Kante i Martial dzielili i rządzili boiskiem. Ile razy rzuciliście padem po bramce Martiala? Obrona na jego widok rozchodziła się szybciej niż wypłata w piątkowy wieczór. Twój zespół FIFA 17 był jak twoje alter ego. Mógł być meta, mógł być tani, mógł być mieszanką obu. Gra była bardziej uzależniona od twoich umiejętności. Wait a minute.
Zanim wrócimy jeszcze do naszej nostalgicznej podróży po 17, chciałbym szybko podziękować wszystkim, którzy wspierają mój kanał, a dla tych, co jeszcze nie subskrybują, pamiętajcie, każdy nieklikniętyprzycisk subskrybuj to jeden krok bliżej do świata, w którym Skydum przestaje wierzyć w miłość. Dlatego chyba nikt z nas nie chce, prawda? Więc wiecie doskonale, co robić. A tryby gry pozwalały na eksperymentowanie i zabawę. Wyobraźcie sobie dziś granie na przykład takim składem w lidze weekendowej. FC 24 w styczniu. No po prostu coś niemożliwego. A właśnie, co do samej ligi weekendowej. Była trochę inna niż teraz, ponieważ trzeba było ukończyć 40 spotkań w ciągu 48 godzin. Jak my to do diabła robiliśmy? To zdecydowanie za dużo gier, przynajmniej moim zdaniem, ale to zapewniało, że ludzie faktycznie dostawali bardzo dobre nagrody za miejsce na przykład w top 100. A czy wspomniałem o tym, że jeśli byłeś graczem z top 100 na świecie, dostawałeś absolutnie szalone nagrody. Ogromną ilość monet, 4 paki po 100 tysięcy i 11 wymienialnych zawodników w formie. I możecie teraz powiedzieć, że no przecież im formy nic nie kosztują. No teraz tak, ale pamiętajcie, że informowani byli wtedy dużo bardziej użyteczni i dużo bardziej warci. Więc to mogło skutkować przynajmniej przypływem 150 tysięcy końców. A jeśli w danym tygodniu była dobra drużyna tygodnia, przy odrobinie farta mogłeś się wzbogacić o miliony monet, trafiając na przykład takiego Neymara. Jeśli byłeś w stanie zdobyć pewną ilość zwycięstw miesięcznie podczas Food Champions, dostawałeś zestaw miesięcznych nagród. Ono oczywiście, im lepiej ci szło, tym lepsze były te nagrody. Teraz te nagrody mogą nie wydawać się tak świetne. To było w zasadzie kilka losowych informowanych zawodników z czerwonym designem karty Food Champions, ale znowu, informowani byli dużo bardziej użyteczni. Była minimalna ogólna ocena 81 dla tych nagród. To również było fajne, ponieważ nagrody miesięczne top 100 zawierały 44 złote informowane karty oraz ikonę. Ludzie potrafili dostać informowanego Ronaldo i ikonę Vieiry w jednej paczce. Ogólnie rzecz biorąc, Food Champions był solidnym sukcesem w pierwszym roku. Ale co z innymi trybami gry? FIFA 17 nie zmuszała do ciągłej rywalizacji na wysokim poziomie. Były trzy tryby: Food Champions, dywizje i pojedyncze mecze. Food Champions z weekendami 40 gier, pojedynczy mecz do testowania taktyk. No a co z dywizjami? To był miks obu. Trochę luzu, trochę rywalizacji. I to tak w dużym skrócie. Nie będę mówił, że te tryby były idealne. Weekendowa liga z 40 meczami była jak maraton, a pojedynczy mecz online to była bardziej luźna zabawa. No i warto by było przejść teraz do gameplayu. Ale to już jest indywidualna kwestia, mi osobiście siadł. No ale jestem ciekaw, jak wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli graliście w 17. Nie będę się dłużej rozwodził nad nowymi dodatkami, bo teraz wisienka na torcie, czyli tryb droga do sławy. Tak, tak, wiem, że ostatnio nagrywałem odcinek, w którym twierdziłem, że jest to niewypał. Ale po waszych komentarzach doszedłem do wniosku, że faktycznie trzeba spojrzeć na to z innej strony, innej perspektywy. Tryb nie był najgorszy. Tak samo jak w GTA dostaliśmy gotową postać i poznawaliśmy jego historię. No może w bardziej oskryptowany sposób, co lekko mogło irytować. Jednak Alex Hunter i Droga do Sławy dla samej 17 zrobiły dużo dobrego. Ogrom pracy, jaki włożyli elektronicy w ten tryb, chyba mogę powiedzieć, że przyniósł zadowalające rezultaty. Bo wiele osób właśnie tylko i wyłącznie ze względu na ten tryb kupiło ten produkt. Byli po prostu ciekawi, co to jest i chcieli zagrać w tryb The Journey. Więc po raz kolejny, solidna zmiana, a raczej nowość, która zawitała do tej wybornej gry. Ale dużo nowości poznaliśmy także w trybie kariery menedżera. Zostawiłem to na sam koniec, ponieważ nie były to rewolucyjne zmiany, chociaż jak na tryb kariery, chyba możemy uznać, że takie właśnie były. Bo tych zmian względem 16 było naprawdę sporo. Po pierwsze, teraz mogliśmy wybrać jednego z kilku predefiniowanych awatarów menedżera, które były widoczne podczas meczów i w menu. Dostaliśmy całkowicie nowy, zaaktualizowany system finansów oraz nieszczęsne wymagania zarządu klubu. Mówię nieszczęsne, bo w 24 zamiast urozmaicać karierę, to są bardziej niż upierdliwe. Ale no w 17 to była dosyć fajna i nowa opcja, która dodatkowo wpływała na naszą ocenę menedżera. I na sam koniec wizualne, a raczej graficzne elementy i prezentacje przed meczami, co zwiększyło realizm i imersję w trybie kariery. Ogólnie, jeżeli mam być szczery, to gdy teraz patrzę na taką 16, a 17, no to widzę bardzo dużo zmian. Jeżeli miałbym powrócić do którejś z tych gier, to zdecydowanie większy sentyment miałbym do 17 i bardziej w niej preferowałbym zrobienie jakiejś retro karierki. I trzeba sobie szczerze powiedzieć, że jak na grę wydawaną co roku, zawartość, która została nam zaserwowana, była wręcz oszałamiająca. Jak na roczną grę sportową w dodatku stworzoną przez EA Sports, to daje jej cholerne 15 na 10. Według mnie to była jedna z najlepszych FIF na równi z takimi jak FIFA 14. Wiem, kontrowersyjnie, ale no te nowości i te dodatki, które dodali do tej 17, po prostu mnie przekonały. Dobre odczucia z gry, dobra zawartość, dobre tryby, przyzwoita rozgrywka, przynajmniej dla mnie, to było doświadczenie, którego życzę każdemu graczowi FIFA.